Przed 10 laty, 1972 rok, w Polsce otyłość występowała najczęściej wśród lotników wojskowych. Znaleziono 40% lotników wojskowych nadmiernie otłuszczonych, a po 40 roku życia 62,9%. Ogólnie ponad 54% lotników uznano za otyłych, przy bardzo tolerancyjnych normach. Miażdżyca tętnic występuje wśród lotników częściej i wcześniej niż u innych mężczyzn. Częściej występują choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, żylaki i nerwice. Częściej występują zmiany zwyrodnieniowe stawów barkowych i kręgosłupa szyjnego. Miażdżyca u pilotów rozwija się najwcześniej w mózgu i w sercu, a postępy miażdżycy są u nich szczególnie szybkie. Otyli piloci gorzej znoszą zmiany ciśnienia i temperatury, są mniej odporni na wysiłek fizyczny. Otyłość, poziom cholesterolu i tłuszczów we krwi był najwyższy u lotników, niższy u inżynierów wojskowych, a najniższy u techników i mechaników wojskowych. W przeciwieństwie do lotników wojskowych stan zdrowia pilotów cywilnych LOT jest znacznie lepszy. Zawały praktycznie nie zdarzają się, a w okresie 10 lat szeregi lotników LOT opuściło zaledwie 0,5% personelu. Wśród lotników wojskowych w Anglii w wieku średnio 27 lat, którzy zginęli w wypadkach, znaleziono zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych u 56,4%, czyli mniej niż w Korei. Przy czym zmiany te wśród lotników nie były częstsze niż u innych młodych ludzi ginących w wypadkach w porównywalnym wieku. U lotników wojskowych w Polsce stwierdzono znacznie niższy poziom lipazy lipoproteinowej, enzymu uwalniającego wolne kwasy tłuszczowe z tkanki tłuszczowej, co utrudnia im znacznie spalanie własnych tłuszczów. Przed 10 laty 90% lotników wojskowych reagowało na stres żarłocznością, wzmożonym pochłanianiem jadła i napojów w stanach zagrożenia. Taka reakcja na stres jest u człowieka szczególnie niekorzystna, a jest ona spowodowana wyłącznie określonym niekorzystnym składem diety. W zasadzie wszyscy ludzie reagujący na stres żarłocznością są otyli lub mają nadwagę, a jeśli trafiają się wśród nich ludzie z niską wagą ciała, to tylko wśród osobników ze znacznie zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi w tętnicach mózgu. Próbowano bezskutecznie walczyć z otyłością wśród lotników, zmieniając im dietę, zawsze w kierunku jeszcze bardziej niekorzystnym. Otyłość lotników często wysyłano do obozów kondycyjnych usytuowanych w rejonach klimatycznych sprzyjających powstawaniu otyłości i miażdżycy, gdzie na specjalnej diecie, przy dużym obciążeniu wysiłkiem, u większości uzyskiwano przyrost wagi ciała o 3 kg po 3 tygodniach pobytu. Środki przeznaczane przez społeczeństwo na wyżywienie lotników, na opiekę lekarską i utrzymanie ich w jakiej takiej sprawności fizycznej były wielokrotnie większe niż w jakiejkolwiek porównywalnej grupie ludzi, a skutki takiego postępowania okazały się znacznie gorsze niż wśród innych, nawet najuboższych ludzi. Zła wiedza powoduje zawsze znacznie większe szkody niż zupełny brak wiedzy, jak to wynika z przedstawionych wyżej przykładów. Czy z rozmowy Sokratesa z Alkibiadesem? Sokrates. A skoro ani ci, którzy znają się na rzeczy, ani ci z nieznających się na rzeczy, którzy wiedzą, że się nie znają, nie popełniają błędów, to pozostają jeszcze ci, którzy nie znając się na rzeczy, są przekonani, że się znają. Alkibiades. Tacy właśnie. Sokrates. Taka przeto niewiedza bywa przyczyną zła i jest godnym nagany nieuctwem. Różne reakcje na stres u różnych ludzi i przyczyny tych różnic podane będą w dalszej części pracy. Dla ogólnego zorientowania czytelnika o częstości występowania określonych reakcji na stres przedstawiono następujące rezultaty badań. Wśród 435 mężczyzn przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Ciechocinku w jednym z zakładów leczniczych w 1979 roku, gdzie najczęściej przebywają ludzie o przeciętnie niższych dochodach, u 232 określono reakcję na stres jako zero. To znaczy, że stres u tych ludzi nie wpływa na ilość czy jakość spożywanych pokarmów. U 186 stwierdzono reakcję na stres określoną znakiem minus. Ci ludzie pod wpływem stresu ograniczają ilość spożywanych pokarmów i zmieniają ich jakość. Z reakcją określoną znakiem plus
to znaczy ludzi zwiększających pod wpływem stresu ilość spożywanych pokarmów, było 17. Wszyscy mężczyźni z reakcją plus byli otyli, wszyscy byli zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, byli chorzy na jedną lub więcej chorób cywilizacyjnych i mieli przeciętnie wyższe dochody na członka rodziny. Wśród 752 kobiet było odpowiednio 314 z reakcją 0, 332 z reakcją minus i aż 116 z reakcją plus, to jest 14,4%. Wszystkie kobiety z reakcją plus były otyłe, wszystkie chore na choroby cywilizacyjne, na stanowiskach kierowniczych było 46, a reszta również miała wyższe dochody lub dostęp do pożywienia w miejscu pracy, bufetowe, kucharki, sprzedawczynie w sklepach masarskich. 3,9% reagujących na stres żarłocznością wśród mężczyzn i 14,4% wśród kobiet to jednak znacznie mniej, na szczęście, niż 90% spotykanych przed 10 laty wśród lotników wojskowych. W Polsce otyłość występuje najczęściej u ludzi o niskich dochodach, szczególnie wśród kobiet zatrudnionych przy najmniej kwalifikowanych pracach, ale z dostępem do jedzenia w miejscu pracy. Drugą grupą ludzi, wśród których otyłość występuje najczęściej, są ludzie o najwyższych dochodach. Ci najubożsi i ci najbogatsi chorują na dwa odmienne rodzaje otyłości. Pierwszym typem otyłości jest otyłość, którą umownie nazwiemy otyłością ludzi ubogich. Dawniej nie była ona spotykana, gdyż nie było możliwości powstania tego typu otyłości. Drugim typem otyłości jest otyłość, którą umownie nazwiemy otyłością ludzi bogatych. Ten rodzaj otyłości był powszechnie spotykany wśród klas uprzywilejowanych w okresach upadku wszystkich cywilizacji, wśród magnatów i szlachty w Polsce w czasach saskich, wśród tak zwanych decydentów w Polsce w latach 70. Otyłość ubogich spotykana jest szczególnie często wśród pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe. Wśród 2953 kuracjuszy przebywających w Ciechocinku w 1980 i 81 roku w jednym z zakładów leczniczych liczba osób otyłych i z nadwagą przekraczała 83% ogólnej ilości chorych. Jest to procent wyższy niż spotyka się to w ogólnej populacji. Ludzie otyli znacznie częściej kierowani są na leczenie uzdrowiskowe z powodu złego stanu zdrowia i licznych chorób, na jakie chorują, a społeczeństwo ponosi na ich leczenie znacznie większe nakłady niż na leczenie ludzi z niską wagą ciała.